Panie marszałku, panie, panowie posłowie, panie ministrze. Dyskutujemy nad informacją rządu na temat zadań związanych z dystrybucją pomocy społecznej przez szkoły i socjalne funkcje szkoły. Myślę, że tak jak tutaj moi poprzednicy powiedzieli, kwestia wpływu dokumentu i zapoznania się przez posłów troszeczkę mało czasu było. Sam ten dokument otrzymałem dzisiaj rano. Ale myślę, że kwestie dotyczące materii spotykamy się z nią na co dzień, więc tutaj usystematyzowane czy podliczone liczby w poszczególnych działaniach są informacją. Może powinniśmy żądać nie tylko informacji, ale również, żeby do informacji dołączone zostały wnioski i wskazania, jak działać, ażeby sytuację poprawić, jak chociażby rozwiązać problem zwróconych 109 milionów. Myślę, że te 109 milionów wynikają one z tego, że zadania, które przekazujemy na samorządy i potem podjęcia decyzji co do wykorzystania tych środków, one chociażby przez kwestie, że w prasie, praktycznie w mediach mówi się dość dużo o nadużywaniu swoich kompetencji. Osoby, które mają podjąć te decyzje, jeżeli zasady nie są klarowne do końca, jak można te środki zagospodarować, to te decyzje nie są podejmowane. I w związku z tym w kraju w ponad 2000, prawie 2400 gmin. Część gmin z tych środków nie skorzystała, chociaż mogła rzeczywiście wykorzystać je na cele zgodnie z ustawą. Dlatego też mój wniosek, ażeby te procedury one dawały te możliwości. I tak jak tutaj koleżanka podpowiedziała, samorządy rzeczywiście nadwyrężone działaniami, ilością działań, chociażby również w kwestii wykorzystania środków unijnych na infrastrukturę, mają obniżone możliwości i tak zwane dochody własne pokrywają w tej chwili wcześniej zaciągnięte zobowiązania. Gminy w tej chwili przechodzą proces oddłużenia swoich budżetów i muszą taki program przyjąć. W kwestiach tutaj omawianych rzeczywiście, bo w tej chwili stwierdziłem, że spośród posłów występujących, omawiających kwestie, wszyscy posłowie są z Komisji Edukacji. Jestem jedynym posłem z Komisji Polityki Społecznej, czyli nastąpiło takie wrzucenie, że tematy społeczne Komisji Edukacji. Tak jak jest odbiór i rozdzielenie wśród posłów tego zadania, tak widzę jest takie rozdzielenie między dwoma resortami. I tutaj myślę, że to jest niedobra sprawa. To już po raz kolejny spotykam się z tym, że te zadania, które wzajemnie zazębiają się na dwa resorty, bądź więcej resortów w niektórych przypadkach, one tak nie domagają i powstają pewne luki, które powodują, że nie do końca efektywnie wykorzystywane są środki. Powiem Państwu tak, przedwczoraj spotkałem się z kolejną grupą dzieci, które przebywały na półkoloniach podczas wakacji poprzez moje stowarzyszenie. Zorganizowałem półkolonie dla blisko 500 dzieci i powiem Państwu, że właśnie nauczyciele, jeżeli mają możliwości pomocowe zewnętrznie, chętnie skorzystają z tego, że dla swoich dzieci w czasie wakacji organizują 2-3 tygodniowe półkolonie, w trakcie których mają możliwość dodatkowych działań edukacyjno-wychowawczych, ale również tutaj możliwości spotkań, prelekcji
również w zakresie tutaj tych zadań dotyczących zdrowia, higieny, życia, czy też właściwego odżywiania. Można to realizować, tylko no, znowu tutaj ta armia ludzi zaangażowanych w tak zwanych organizacjach pozarządowych musi dotrzeć, musi również dopukać do środków, które gdzieś tam można znaleźć, ażeby można było tej pomocy udzielić. Dlatego też, panie ministrze, nie jest ujęta na przykład pomoc ze środków Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która jest na akcję letnią, kolonie, półkolonie, które są realizowane. One są wykorzystane w sposób, no, bym powiedział, bardzo, bardzo, bardzo efektywny. I tutaj niejako włącza się kolejny resort, bo tutaj kwestie dożywiania chociażby przez warzywa w szkole i szklankę mleka, co dyskusji podlegało, że środków nie ma, to jest resort rolnictwa poprzez Agencję Rynku Rolnego i wykorzystanie środków europejskich. No tutaj w tym akurat zadaniu jesteśmy w czołówce krajów europejskich, jeżeli chodzi o sposób wykorzystania tych środków. Zdaję sobie sprawę, że ujęte tutaj w tej informacji dane no, wymagają analizy i wyciągnięcia wniosków. Myślę, że te wnioski będą dzisiaj na tej sali tutaj padały, ale trudno mi by było, mam tak umysł skonstruowany, że raczej jestem przyzwyczajony, mój umysł przygotowany jest do konstrukcji, do budowania i trudno mi by było po prostu nie przyjmować informacji, która obejmuje okres czasu i określone, wykonane operacje na określone środki, gdyż nie przyjmując tego, i tak nic nie zmienię, ponieważ te poszczególne operacje i zadania zostały wykonane. Dlatego też no, nie mam innego rozwiązania, a równocześnie, panie marszałku, jako przedstawiciel klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, który pragmatycznie podchodzi do sprawy, no, w imieniu klubu składam deklarację, że będziemy głosowali za przyjęciem niniejszego dokumentu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.